sukces zdecydowanie potrafi zaboleć i to jest trochę przykre, że czasami nie potrafimy siebie po prostu wesprzeć, tak rzetelnie nawet popatrzeć i powiedzieć, że to nie jest podyktowane, nie wiem, jakimiś kontaktami, jakimś dojściem do... które ktoś, nie wiem, ci załatwił, tylko może po prostu pracą. Cześć, tu Blanka Tichoruk, czyli Cała na Biało. Zapraszam cię do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Gwarantuję, że zostaniesz moją wirtualną koleżanką, ale kolegów też przyjmuję. Partnerem podcastu jest rodzinna marka DAK. Skórzane torebki szyte od 30 lat w Lublinie. Dzień dobry, Cała na Biało, Blanka Tichoruk i Amelia Zalewska. Dzień dobry, cześć. Amelia Zalewska, youtuberka, influencerka. Osoba młoda, rocznik 06. Dokładnie tak. Od tego właśnie zaczniemy, ale w sumie zaczniemy jeszcze wcześniej. Wchodzę na twój kanał na YouTube i widzę filmik. Jako mała dziewczynka nagrałaś taki filmik Hejterzy oczami dziecka. Jak dorastało się na YouTubie? Tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że ja dorastałam na oczach ludzi i mimo tego, że nie była to telewizja, to było to moje grono odbiorców, które teraz dorosło ze mną i ja staję się tak naprawdę właśnie osobą za chwilę pełnoletnią. I jak się dorastało? Na pewno była to przygoda. Było bardzo dużo wzlotów i upadków i uważam, że mimo tego, że jest to ogromna moja pasja, uważam, że jest to też taki bagaż doświadczeń, bo to już trwa tak naprawdę 8 lat tworzenia filmików w sieci. Nie dowierzam do dziś, że tak naprawdę moje zabawy z siostrą w wakacje doprowadziło do momentu, że teraz tutaj siedzę i opowiadam o tym. Także dorastanie na oczach internetu na pewno nie jest też łatwym procesem, ale uważam, że to jest bagaż doświadczeń, którego nigdy bym nie otrzymała nigdzie indziej. A co było najtrudniejsze w tej drodze? Wydaje mi się, że przede wszystkim brak może takiej świadomości, z czym się to wiąże, dlatego że ja zaczynając nie było takiego pojęcia jak influencer, nie było pojęcia jak youtuber i ja tworząc filmiki, wtedy na początku też z siostrą, ja byłam tak rzucona na głęboką wodę, mi się to podobało, to była moja pasja. I to nie zbadano wodę. Dokładnie, i to nie było nawet podyktowane faktem, że ktoś chciał mnie do tego świata, nie wiem, wprowadzić, czy zupełnie nie było to ze strony rodziców nakierowane, bo wiem, że czasami na YouTubie jak tworzą filmiki młodsze osoby, są bardziej one tworzone przez rodziców, a nie stricte przez osoby, które tam na tym filmiku widnieją. U mnie gdzieś tam wyglądało to tak, że było to podyktowane właśnie taką pasją, taką zabawą i nie zdawałam sobie sprawy, że to może się przerodzić w pracę, w taką codzienność, że jest to taki nieodłączny element mojego życia. Ale jaka była wtedy motywacja? No bo tak jak mówisz, nie wiesz w co wchodzisz, robisz coś no, z takim dużym zaangażowaniem, bo tych filmów powstało bardzo dużo i ty mówiłaś, że nagrywasz i ty chcesz to robić, to było twoją codziennością, ale jednak no, nie wiem, czy nie miałaś takiego odczucia, że może po prostu chcę być sławna? Właśnie ja czasami sobie zadaję takie pytanie, bo ja jak jestem coraz starsza, tak jak też wspomniałam, to jestem coraz bardziej świadoma, dużo też analizuję i zadaję sobie czasami takie pytanie, czym, i rozmawiam na przykład z moją siostrą i zastanawiam się, czym to było podyktowane, że my robiłyśmy to zupełnie bez wizji tego, że możemy być sławne, że możemy zarabiać z tego pieniądze, bo dzisiaj troszeczkę wydaje mi się, że jest inny obraz tego i zaczynający mam wrażenie, chociaż tutaj nie mówię za nikogo, ale mam wrażenie, że czasami jest takie podejście, że to jest droga, która może doprowadzić do sukcesu, do... Jako zawód jest to traktowane. Tak. A wtedy to było traktowane jako coś nowego, coś kreatywnego. I podziwiam naprawdę moje właśnie te takie lata wczesne, kiedy ja dosłownie nie widziałam w tym jakiejkolwiek chęci bycia popularną. Naprawdę. I ja jedyne, co w tym widziałam, to dosłownie fun, zabawę, że możemy tworzyć kolejne filmiki i jakieś tam nowe challenge'y wymyślać. Także to jest naprawdę niesamowite. Marka DAK przygotowała dla was niespodziankę. Kod rabatowy -5% na hasło podcast. Torebka idealna już na ciebie czeka.
Ale jednak powiedziałaś, mimo tego uśmiechu, który jest teraz na twarzy, jako 9-latka musiałam zmierzyć się z ogromnym hejtem internetem, ale w realnym życiu też musiałam zmierzyć się z hejtem. Nie wiem, jak to się stało, że ja, taka mała, dałam sobie z tym radę. Tak. Ja wchodząc do tego świata internetu miałam 9 lat i dzisiaj, jak się na to spojrzy, można by powiedzieć, że jest to trochę nieodpowiedzialne, bo widząc dzisiejszy internet, bardzo dużo się też mówi o niepokazywaniu twarzy dziecka, tak, o zakazywaniu dzieciom bycia w sieci, w internecie, bo dużo jest szkodliwych też treści. Jednak ja, jak się cofam te kilka lat wstecz, zupełnie mam inny obraz internetu. Mam wrażenie, że to, co się wydarzyło na przestrzeni tych 7-8 lat, jest to spora rewolucja, naprawdę. I ja, jak sobie myślę, że nie było pojęcia, jak, nie wiem, Insta Stories, był tylko YouTuber, YouTuberka, którzy nagrywają hole zakupowe czy challenge, tak, a zupełnie nie było to podyktowane. Może były kampanie reklamowe, ale to nie było na taką skalę. To nie było prowadzone jako TikTokerzy, sponsorowane materiały na Instagramie. Więc ja wtedy musiałam zmierzyć się z hejtem, tak jak wspomniałaś. Jak zaczynałam, to właśnie ta wizja YouTube'a była troszeczkę inna, więc miałam styczność z trollami internetowymi. Wtedy na YouTubie, bo to była platforma, która tak naprawdę na początku była jedyną, na której działałam. Zaczęło się tak naprawdę od tego, był taki jeden moment, kiedy pod moimi filmami było mnóstwo komentarzy z botami obrażającymi mnie. Moje filmy lądowały na grupkach na Facebooku. Ja tak troszeczkę to pamiętam przez mgłę, dlatego że bardzo duże wsparcie i bardzo też dużą taką rolę odegrała moja siostra, która z którą też tworzyłam te filmiki. Ona bardziej od strony tej takiej montażu, a ja bardziej od i pokazywania się na filmach. I ona troszeczkę tym moderowała i nie dość, że w internecie był ten hejt. Ja pamiętam, że moje niektóre filmy potrafiły mieć na przykład po 5000 łapek w górę i po 8000 łapek w dół. Bo był, dzisiaj wydaje mi się, że aż takiej perspektywy hejtu, do czynienia z takimi trollami internetowymi, aż tak nie ma, chociaż mogę się mylić. Jest to też mocno ograniczone. Tak. Teraz nawet nie widzimy tego, ile jest tych łapek w dół i też dużo komentarzy jest automatycznie po prostu nieudostępnianych. I nie dość, że był ten internet, to jeszcze do tego doszło życie prywatne i jak jest się osobą mało, chodzi się do szkoły, no to wiadomo, że na różnych rówieśników się też trafia. Tak, trafia. I teraz jak jestem starsza, to troszeczkę inaczej do tego podchodzę, bo mam świadomość tego, czym to wszystko jest podyktowane i że wiadomo, ja mogę kogoś winić, że mnie obrażał, ale bardziej jest mi teraz szkoda, patrząc na te dzieci, które tak się zachowywały wobec mnie i jak bardzo one nie miały może ugruntowanego jakiejś takiej płaszczyzny ze strony rodziców domu, bo jeśli na korytarzu w szkole obrażasz drugie dziecko za to, co robi, za jego pasję, no jest coś nie tak. I teraz dopiero jak jestem starsza, to dochodzę do takich wniosków. Było to coś na pewno nowego, było to coś dla niektórych na pewno dziwnego, że tak młoda osoba zaczyna coś tworzyć w internecie, zaczyna się pokazywać, więc szkoła, połączenie tego z czymś nowym, z czymś innym, wyjście z jakiejś strefy dla ludzi znanej, no spotkało się z różnym odbiorem. Ale miałaś tak, że na przykład wstajesz rano i mówisz, mamo, nie chcę dzisiaj iść do szkoły, bo oni znowu będą coś do mnie mówili, oni znowu będą mnie obrażać, no, coś będzie nie tak. Takich sytuacji sobie nie przypominam, bo właśnie tutaj wydaje mi się, że taką dużą rolę do tego mojego podejścia całego też do właśnie rówieśników, którzy na przykład mnie obrażali, a może bardziej tak wyśmiewali, to nie było bardziej takie
zupełne obrażanie mojej osoby, co bardziej kpienie z tego, śmianie się, tworzenie jakichś memicznych treści. Ale to było twarzą w twarz? Czy gdzieś po prostu idąc korytarzem widziałaś, że o, jakaś grupa patrzy tak, na mnie, coś tak, mnie było krzyczenie na korytarzu. W pewnym momencie to już doszło do takiego momentu, że puszczono moje filmiki na tle całej klasy. Ale wydaje mi się, że właśnie tak jak nawiązując do twojego pytania, nie miałam takich momentów, kiedy na przykład nie chciałam iść do tej szkoły, bo duże wsparcie i dużą rolę właśnie odegrało to, że miałam to takie podłoże w domu, że ci rodzice, siostra, oni byli ze mną, oni wiedzieli, co ja robię, wspierali mnie w tym, otrzymałam tą taką pewność siebie, że to, co robię, jest fajne, dobre, że ty się starasz, że te treści nie są w żadnym stopniu, nie wiem, jakieś toksyczne, czy nie wiem, jakieś szkodzące. Ja nie robiłam czegoś, co mogłoby nawet moim młodszym właśnie wtedy odbiorcom w moim wieku zaszkodzić. To była zabawa, to było coś skierowane właśnie do osób w moim wieku, więc dzięki temu, że rodzice i właśnie siostra byli, po prostu byli, nawet ta obecność, że oni byli zaangażowani też w to życie takie moje i nie obeszli obok tego obojętnie, że ktoś mnie, nie wiem, hejtuje, wyzywa, wyśmiewa, a oni nie wiedzą o tym, więc miałam taką grubą skórę, jak wchodziłam do tej szkoły, nie zwracałam uwagi, jak ktoś mnie wyśmiał. A miałaś takie zahamowania właśnie na przykład w domu, żeby powiedzieć rodzicom, że jest taka sytuacja? Czy jednak miałaś tak dobry ten kontakt, że to właśnie rodzice byli pierwszymi osobami, którym się zwierzałaś? Wydaje mi się, teraz jak tak sobie myślę, że ja trochę to wypierałam. Ja trochę nie chciałam jakkolwiek myśleć o tym. Ja byłam w takiej może trochę bańce, że mówiono o mnie na korytarzu. Ja najszybciej chciałam w ogóle o tym nie słyszeć. I bardzo też to wpłynęło na mnie pod takim kątem, że ja w pewnym momencie w ogóle nie chciałam poruszać, na przykład poznając nowe osoby, o tym, że ja nagrywam, bo ten taki schemat ze szkoły, że lepiej o tym nie mówić, bo jak zaczniesz o tym mówić, że nagrywasz, czy zaczniesz dzielić się tym, no to spotka się to z różnym odbiorem. I ja jako dziecko nie chciałam, żeby to wiązało się z jakąś, nie wiem, kontrowersją wokół mnie. I dopiero teraz dochodzę też do takich wniosków, jak jestem właśnie starsza, że jako dziecko, później też idąc na przykład do liceum, ja miałam taki też schemat, że nie chciałam za bardzo poruszać tego, wolałam nie mówić o tym. I skąd się to wzięło? Właśnie z podstawówki, bo bardziej było to takie tłamszone, że jak już wyświetli się mój filmik na tle całej klasy. Matko, przecież zaraz zobaczą to nauczyciele, zaraz będzie dziwna reakcja na ten temat. Jak ja w ogóle mogę coś takiego tworzyć? Z wielką przyjemnością, z wielkim uśmiechem obejrzałam filmik pod tytułem Pierwszy filmik, 10 faktów o mnie. Naprawdę, on trwał minutę. I ja przez tą minutę miałam taki uśmiech na twarzy, po prostu aż mnie policzki bolały. Z takiej wewnętrznej radości, bo patrząc na tą małą Melę, no nie mogłam odczuć nic innego niż właśnie taką szczerą radość z tego, co ty robisz. Więc zróbmy teraz aktualizację z równie dużym 10 uśmiechem. 10 faktów o mnie, ten filmik, tak. Ten ikoniczny filmik od dodatkowo nałożony taki filtr, taki jak się kiedyś też dodawało na przykład na zdjęciach na Instagramie, on ma nałożony filtr dosłownie na filmik i on jest taki pocięty, bo wtedy jeszcze Julka, moja siostra, nie wiedziała za bardzo jak montować, ale to jest film, którego w życiu bym nie usunęła. To jest film ikoniczny. No dobrze, i tam są fakty. Mam 2 psy i 3 koty. Jak jest teraz? Aktualnie mamy kota i 3 psy. Przyjaźni się z Martynką, jesteśmy przyjaciółkami od 4 lat. Ja dosłownie znam te pytania na pamięć. Aktualnie nie mam kontaktu z moją byłą przyjaciółką. Moje hobby to tańczenie i czytanie książek. Zdecydowanie nie odpowiedziałabym na to pytanie. Jakbym miała powiedzieć moje hobby, pierwsze, co mi przyszło na myśl, to właśnie tworzenie materiału w internecie, ale też pasja do gotowania. To jest wypieki, kuchnia, to jest mój żywioł. Jestem osobą wrażliwą, ale energiczną. Tak, ja bym teraz powiedziała, że troszeczkę taki może też chaotyczną, energiczną, owszem, chaotyczną, to są cechy, które mogą mnie pisać i też wrażliwą, tak, to zdecydowanie to się nie zmieniło. Mam 9 lat. No to teraz już nie powiem, że mam 19, nie dopiszę jedynki, ale na 17 niedługo już powiem. Po wakacjach pójdę do 4 klasy. Po wakacjach
Pójdę do klasy maturalnej. Boże, to już ten czas. Dokładnie. A czy interesujesz się modą? Tak. Okej, okay. Dobrze. Boisz się matury? Co mamy na myśli mówiąc, czy się boję? Wydaje mi się, że nie ma we mnie takiego strachu, że mogłabym, nie wiem, polec, że to zaważy o moim życiu. Ja też nie miałam, zdecydowanie nie mam właśnie takiej jakiejś presji związanej z moim nauczaniem, z moim, moją drogą, ścieżką kariery, dlatego że jest duże zaufanie właśnie ze strony rodziców wobec mnie i nigdy nie było czegoś takiego, że ta nauka zeszła też na drugi plan. I jeśli chodzi o maturę, ja poświęcę ten rok, żeby po prostu też ten etap ostatni liceum godnie zakończyć. Godnie zakończyć, zdecydowanie. Napisać maturę, ale żeby ta matura nie stała się jedynym moim takim celem życiowym, że jest tylko matura, nie ma życia wokół tego, bo uważam, że fajnie jest to połączyć, że jest czas na pasję, jest czas na naukę i jest czas na napisanie matury i to wszystko mam nadzieję, mam naprawdę taką szczerą nadzieję, że uda mi się po prostu połączyć i że nie zafiksuję się po prostu na tylko tej kwestii matury. No to jest egzamin dojrzałości. Jesteś rocznikiem 2006. Tak. Kiedy ty poczułaś się dojrzała? Bo wydaje mi się, że już przed maturą możesz tak o sobie powiedzieć. Dojrzałość, mam też wrażenie, że to jest takie, każdy interpretuje i ma takie trochę pojęcie na ten temat inne, czym jest dojrzałość, bo często się mówi, że ktoś jest młodszy, a jest bardziej dojrzały, ale każdy też inaczej tą dojrzałość opiera na swoim życiu i ja uważam, że na pewno taką dojrzałość buduje we mnie też właśnie to działanie w internecie, bo jako działając jako mała dziewczynka i później też mając styczność z tym wszystkim, z tym takim prawdziwym światem, też z dorosłymi, bo to później się troszeczkę też przeradza właśnie w pracę, no mimowolnie musisz troszeczkę szybciej dorosnąć. Nie możesz cały czas, musisz pewne otrzymywać takie czasami, jakby to powiedzieć, musiałam po prostu w pewnych etapach pokazać, że już potrafię pewne rzeczy, że już jestem doświadczona, że już wiem, z czym mam do czynienia, więc na pewno ta praca od najmłodszych lat buduje we mnie tą dojrzałość. A tęsknisz trochę za takim dzieciństwem jeszcze na przykład sprzed YouTube'a? Ja bardzo, bardzo miło wspominam te lata mojego dzieciństwa i teraz nawet jak nawet pojawia się takie słowo dzieciństwo czy beztroskie lata, to ja dosłownie od razu w mojej głowie jest mnóstwo tych takich naprawdę pozytywnych wspomnień, chwil, wakacje z babcią, właśnie w domu, ale też wyjazd jakiś z rodzicami, takie nawet czasami prozaiczne, błahe chwile, które mogą się wydawać takie typu, nie wiem, zjeżdżanie ze zjeżdżalni, ale to wszystko było owiane taką beztroską radością. I bardzo, bardzo będę wspominać dobrze. Czy chciałabym wrócić? Uważam, że wszystko się toczy swoim kołem i wszystko tak ma być tak, jak ma być. Ale dzieciństwo zdecydowanie. To był piękny etap i nawet przed tym YouTube'em i nawet w trakcie YouTube'a nie było tak, że nagle to była jakaś, nie wiem, oddzielone jest to jakąś kreską i nagle zmienia się cały świat, bo jest YouTube. Nie. Mam wrażenie, że to na początku też było traktowane właśnie jako taka zabawa i to nie było wprowadzone do mojego życia jako nagle masz się stać popularna i teraz masz tworzyć w internecie i nie masz dzieciństwa. Nie, zdecydowanie to tak nie wyglądało. Tych chwil wyjątkowych z czasów szkoły, można powiedzieć, że kilka będzie, no bo przed tobą studniówka. Dosyć duże wydarzenie, jakby nie patrzeć. Bal ósmoklasisty, miałaś to szczęście, że przed chyba samą pandemią, tak, prawda? Tak, tak. I jak wspominasz tamte momenty? Czy to były dla ciebie właśnie te wyjątkowe chwile? Ja wspominam, jakbym teraz miała tak zestawić moją podstawówkę. Uważam, że to był taki dość
specyficzny etap, właśnie też pod względem tego, w jakiej byłam w szkole, jak było odbierane to, co robię w internecie, z jakimi też czasami spotykałam się komentarzami. Myślałam, że tylko ze strony rówieśników, ale nie tylko. Mhm. Jak się okazuje, osoby dorosłe też potrafią dość mocno wyrażać swoje żale, bóle i miałam z tym styczność. No bo i później jak stwierdziłam, że nie chcę iść do szkoły taki jak miałam wcześniej w podstawówce i zmieniłam liceum na po prostu coś mniejszego, coś bardziej postawionego na nie taki wyścig, że idziemy tylko w kierunku ocen. A to jest szkoła prywatna teraz? Tak. Mhm. I było to podyktowane właśnie tym, jakie doświadczenie miałam z poprzednią szkołą. A jak myślisz, gdyby twoi rodzice jednak posłali cię do tej szkoły podstawowej prywatnej, mhm, to jaki miałoby to teraz wpływ na to, jaka jesteś teraz? Szczerze mówiąc, nie wiem, czy... Ciężko jest mi porównać, bo nigdy nie byłam w szkole prywatnej, podstawówce. Mhm. Też słyszałam różne zdania, że to tak naprawdę czasami jest niewielka różnica, bo możemy trafić... Placówka czasami niewiele zmienia. Bardziej tu chodzi o ludzi, i o nastawienie. A mhm, ja jeśli idę do liceum, w którym bardziej jest postawione na pasję, nie mamy cyferek, tylko mamy recenzje, szkoła bardziej idzie na rozwój osobisty, bardziej na pokazanie troszeczkę innego obrazu szkoły, bardziej na takie partnerskie podejście, ja zdałam sobie sprawę, że jednak można chodzić do szkoły i mieć uśmiech na twarzy, można dogadywać się dobrze z nauczycielami, można mieć dobry kontakt z ludźmi, z którymi, nie wiem, siedzisz w jednej sali i możesz czuć dobrą energię. Partnerstwo może. Tak. Mhm. No bo tak jak mówisz, to nie placówka, a ludzie, ale ci ludzie to nie są tylko rówieśnicy, to są również nauczyciele. Mhm. Miałam na swojej drodze nauczycieli, którzy pokazali mi, ile rzeczy jest w szkole niedopracowane. Przez to, że nagrywałam, to nauczyciele inaczej na mnie patrzyli. Miało też znaczenie to, z jakiej rodziny pochodzisz. Przeżyłaś już ten moment w życiu, w którym uświadomiłaś sobie, że nauczyciele to nie jest jakiś człowiek wszechwiedzący, z którego zdaniem zawsze trzeba się liczyć i naprawdę ma taki duży wpływ na to, jak się czujesz? Mogłabym powiedzieć jednoznacznie, że tak. Ja jestem ostatnia od oceniania i wkładania wszystkich do przysłowiowego, kolokwialnie mówiąc, jednego wora, bo spotkałam się też z nauczycielami, ale to bardziej właśnie na tym takim bliższym teraz mi etapie szkolnym, gdzie bardzo, bardzo będę na pewno dobrze wspominać te lata, które toczę nauczania z nimi. Mhm. Jednak właśnie też poznałam sporo osób, które są w placówce szkolnej, mam wrażenie, za karę. I teraz jak jestem starsza, ja jako dziecko wtedy nie miałam też aż takiej wyrobionej może pewności siebie, że nie byłam w stanie czasami zareagować na to, jak nie miałam takiego bagażu doświadczeń, nie miałam takiej chęci też czasami może zareagowania, jakie słowa padały na przykład w moim kierunku, czy nawet moich rówieśników. I temat szkoły, temat edukacji jest bardzo takim obszernym tematem, ale uważam, że do zmiany jest więcej niż nam się wydaje, mhm, bo naprawdę ten temat jest czasami może tak troszeczkę zamiatany pod dywan, a temat szkoły jednak jest takim fundamentalnym. Ogólnie szkoła odgrywa fundamentalną część w ogóle życia nastolatków, dzieci. I ja też na swoim przykładzie nie wiem, jakby było, gdybym ja nie miała wsparcia od właśnie rodziców, od siostry, od po prostu bliskich osób, nie miałabym też takiego z domu wyniesionych mhm, wartości. I jeszcze na to, jak się nakładają jakieś problemy ze szkoły, od obcych mi osób, albo od dorosłych właśnie, na przykład nauczycieli, co takie dziecko, jak takie dziecko musi sobie radzić sobie w takim etapie, gdzie ma problemy na przykład w domu, ma problemy w szkole, mhm, ale to wszystko jest jakby ciąg przyczynowo-skutkowy. Problemy w domu mogą oddziaływać na szkołę. Szkoła może oddziaływać też na dom, więc to wszystko się łączy. Chodzisz do szkoły bez ocen, mhm,
A pamiętasz, jak dostałaś pierwszą jedynkę? Dostałaś kiedyś jedynkę? Tak, ja uważam, że byłam, jak to nazwać, dobrą uczennicą. Ja byłam właśnie jakaś taka bardziej z tych osób takich spokojnych, że w szkole raczej, mimo tego, że jestem taka energiczna, chaotyczna, to mam wrażenie, że w szkole nie było tak tego widać i nigdy nie było to obrazowane jako jakieś problemy w nauczaniu. Jednak właśnie jak przychodziły takie etapy po prostu, że przyszedł czas na tą jedynkę. Później też aż tak nie przykładałam ocen, uwagi do ocen, żeby one były, nie wiem, jakieś idealne, żeby zawsze były szóstki i piątki. Zdecydowanie nie było takiego podejścia. Bardziej to było, że skupiałam się na przedmiotach, które mi sprawiają przyjemność i jakoś tam szło, ale też zdarzały się gorsze oceny. Czyli bardziej w pierwszej ławce niż w ostatniej. No właśnie tak to się zmieniło. Mam wrażenie, że nie należałam do tych takich osób, które zawsze siadają w pierwszej ławce, tylko później już uwielbiałam w tych takich też starszych klasach z moją przyjaciółką właśnie siedzieć w ostatnich ławkach i tam się różne rzeczy działy. Ostatnie ławki to tam naprawdę czasami ciekawe rzeczy. Na przykład ja pamiętam, jak jadłyśmy tosty, gofry pomiędzy zeszytami, różne karteczki też leciały, jakieś ściągi. Takie rzeczy też się przewijały. Po to jest szkoła. Tak. 9 lat z tymi samymi ludźmi. To są twoi rówieśnicy. A czy ty czułaś się wyjątkowa? Czułaś, że wyróżniasz się spośród nich? Ja uważam, że... Tak, może... zupełnie obiektywnie. Uważam, że na pewno na jakimś etapie było troszeczkę inne spojrzenie na mnie, bo kiedy stajesz się gdzieś tam coraz bardziej rozpoznawalna. Ja nie nazwałabym siebie zdecydowanie osobą, która, nie wiem, jakaś jest popularna, ale tą rozpoznawalność gdzieś tam, ta rozpoznawalność była widoczna w internecie, no i też było troszeczkę inne spojrzenie na mnie, bo jednak, tak jak ci powiedziałam, było to coś niecodziennego. Nie było osób aż tyle w tamtym momencie, kiedy ja tworzyłam filmiki do YouTube'a, żeby nagrywało. I ja w żadnym stopniu nie uważałam się za tą lepszą, za tą, która ma więcej, nie wiem, możliwości, która nagrywa i nie wiem. Więc zdecydowanie z mojej strony nie było to traktowanie... Ja po prostu byłam normalną uczennicą. Ty nie, ale czy odczuwałaś, że ludzie ciebie mogą tak traktować? Tak. Mhm. I na pewnym etapie ja doszłam do takiego momentu, że ja zastanawiałam się, że co by było, gdybym, to bardziej jak już dorastałam, jak już stałam się coraz starsza, że co by było, gdybym ja nie nagrywała, bo gdzieś tam jak pójdę do jakiegoś grona moich rówieśników, czy osób w moim podobnym wieku, czuję się trochę, nie wiem, oceniana, albo ludzie wiedzą o mnie więcej niż ja o nich, że wchodzę na przykład do jakiejś grupy ludzi i oni wiedzą o mnie już. Mają obejrzeli 10 faktów. Tak, obejrzeli 10 faktów i wszystko wiedzą. To troszeczkę może być taka właśnie analogia do tego, że ludzie na przykład kreują sobie zdanie na przykład na mój temat, bo zobaczyli pewne rzeczy w internecie i ja później nie wiem o nich nic a oni gdzieś tam już mają to zdanie o mnie i czasami było mi tak trochę szkoda, że ludzie już o mnie coś wiedzą, a czasami chciałabym z taką czystą kartą wejść. Oczywiście. I taki był etap właśnie, gdzie ja to mocniej musiałam sobie przeanalizować, zdać sobie sprawę, że to, co robię, ma ogromną wartość i żebym sobie tak nie ujmowała, bo był taki etap, gdzie ja jakby chciałam może troszeczkę w ogóle się nie przyznawać do tego, że nagrywam, że być taką zupełnie osobą odrębną i takie mieć dwie twarze, że jestem w internecie, ale też jestem ja w życiu realnym. A jednak nie ma sensu zakłamywać tego. Ludzie, jeśli mają mnie polubić, to z tym, że tworzę w internecie i nie powinno to dla nich mieć, nie wiem, jakiejś dodatkowej, nie wiem, albo takiej wartości do chęci poznania mnie, chęci, nie wiem, zaistnienia w internecie, bo ja tworzę. Lub z drugiej strony, uważam, że jeśli oceniasz osobę za to, że nie wiem, tworzy w internecie i masz złe zdanie na temat influencerów, bo jakby, nie wiem, jest jakaś, powiedzmy, nagonka, że influencerzy to nie są ludzie. I później... I zgubiłam wątek. Ja to... Nieważne. Dobra, Amelka. Tak. Na przykład, patrz, kolorowe włosy, pomalowane paznokcie, zbyt mocny makijaż, zbyt krótka spódnica. To są takie sytuacje,
które często są w szkole niemile widziane. Jak uważasz, które z takich ograniczeń wynikające z bycia uczniem kompletnie nie mają sensu i powinny być zlikwidowane? Właśnie kwestia tego, jak wspomniałaś, właśnie wyglądu. Jak właśnie mam wrażenie, że taki etap, jak się wchodzi do liceum, to bardziej też się poznaje siebie, dorasta. I uważam, że narzucanie dzieciom pewnych jakichś takich, tworzenie ram, rozumiem, że są pewne jakieś zobowiązania, że na przykład do szkoły chodzimy, powiedzmy, ubrani w jakiś tam konkretny sposób, ale jeśli szkoła narzuca ci, że na przykład nie możesz mieć pomalowanych paznokci, albo nie wiem, nie możesz założyć bluzki z dekoltem, dla mnie jest to zdecydowanie kwestia, która jest nie do opisania. Ja nie wiem, skąd się to bierze, dlaczego w szkołach wciąż tkwimy w takim schemacie, że są takie straszne ramy, a później wychodzimy ze szkoły i nagle jest... Odbija się to ze zdwojoną siłą, nie? Miałaś przyjaciółkę, tak jak mówiłaś, Martynkę, 9 lat. Ona była twoim ochroniarzem takim z tego, co tak, z tych widzę, filmów. Tak, widzę, że wszystko, research. Tak, ale z przyjemnością go robiłam. No, zmieniłaś szkołę, prawda? Mhm. I to jest często taki moment, kiedy właśnie no, przyjaźnie, relacje się rozchodzą. Z przyczyn prostych, tak. Po prostu nie ma się na to czasu, zwłaszcza w liceum. A możesz mieć do siebie żal o to, że nie zawalczyłaś o tą relację? Nie. Ja uważam, że to była relacja, to jest tak, że jest takie fajne właśnie powiedzenie, że jest pociąg i niektóre osoby po prostu z niego wysiadają, a pociąg idzie dalej. To jakby można to analogicznie porównać do życia, do naszego życia po prostu. I troszeczkę tak było w przypadku tej przyjaźni. Ona odegrała ogromną rolę w moim dorastaniu i teraz jak jestem coraz starsza, no to mam bardzo dobre wspomnienia z tym, co się działo, bo posiadanie takiej przyjaciółki na etapie szkolnym, tworzenie różnych wspomnień po prostu z ludźmi jest ogromną wartością i ja mam bardzo, zdecydowanie nie mam ani żalu, ani jakichś negatywnych emocji co do Martyny, tylko po prostu nasze drogi się rozeszły z różnych przyczyn i z tych takich po prostu życiowych na płaszczyźnie takiej wartości, celów, które po prostu mamy w życiu lub po prostu dogadywania się takiego zwykłego, bo to było dzieciństwo bardziej, a później jak już się wchodzi w taką dorosłość, czasami może się po prostu to ze sobą nie spajać, że ta przyjaźń nie idzie w dobrym kierunku. I te drogi się rozeszły, ale to był bardzo dobry etap w moim życiu. Skoro ten pociąg jedzie dalej, to ktoś się dosiadł do twojego wagonika? Ktoś już jest z liceum? Zdecydowanie ja bym powiedziała, że u mnie ten wagonik to jest dosłownie jeden przedział. Jeden przedział. Mama, tata, Julka. Dokładnie. I jest może kilka osób, które ja bym wymieniła, które są ze mną w moim życiu, z którymi kontakt daje mi radość albo jakieś takie poczucie spełnienia, poczucie, że mogę tym osobom zaufać. I w ogóle dla mnie w przyjaźni, w relacjach jest bardzo ważna taka z dwóch stron chęć właśnie pogłębiania tej relacji, że ta relacja do czegoś dąży, że my nawet możemy się nie widzieć, powiedzmy, 2 tygodnie, ale my później jak się spotkamy, to rozmawiamy na każdy temat, możemy siebie wspierać, będąc, nie wiem, w innych miastach, możemy po prostu, ta relacja jest obecna i dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne i mam niewiele takich osób w swoim, co też jakby troszeczkę ta działalność w internecie też jest przyczyną tego, że może jestem taka bardziej ostrożna co do ludzi. I też kilka było takich relacji, które po prostu wiedziałam, że nie są dla mnie odpowiednie, więc mam kilka osób w swoim otoczeniu, tak jak wspomniałam, ale jest to takie bardzo hermetyczne grono. Ale masz czas na to, żeby relacje budować? Bo o relacje trzeba dbać. Tak. Masz czas? Ja uważam, że internet nigdy i praca, nawet na moim etapie, wiadomo, że jak już się jest starszym, to inaczej, ma się może troszeczkę inne priorytety i są różne etapy w życiu, ale ja będąc nastolatką, uważam, że w żadnym stopniu
nie postawiłabym właśnie tych, może czasami, chociaż teraz tak się zastanawiam, że może czasami ten czas właśnie poświęcony na pracę, na budowanie właśnie, bo gdzieś tam ta pasja i ta praca były ze sobą połączone i one odegrały i odgrywają dużą rolę w moim życiu i może czasami tego czasu brakowało, żeby więcej go poświęcić na bliskie mi osoby albo na poznawanie nowych osób. Ale uważam, że ja jak już mam kogoś w swoim otoczeniu, mam taką bliską osobę, to ja staram się bardzo o te relacje dbać. Ja jestem taką osobą, która jak już komuś zaufa, to stara się też dawać też coś od siebie, bo uważam, że z dwóch stron to działa. Ja jestem też taką osobą, że właśnie staram się doceniać ludzi, jak już właśnie oni są w moim życiu. Sukces zaczyna ludzi dotykać. To nie jest tylko tak, że porażka weryfikuje. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, ale również też można zweryfikować tak. Właśnie, kto jest twoim prawdziwym przyjacielem. Jak boli go twój sukces? Czy miałaś taką sytuację w życiu? Zawiodłaś się na kimś? Ja teraz właśnie tak jak wspomniałaś o tym sukcesie i o tym, że nie zawsze właśnie może ta porażka, ale też właśnie czasami mam wrażenie, może bardziej ten sukces tak dotyka ludzi. Mam taką śmieszną historię właśnie na przykład z tym, jak bardzo ludzie potrafią zmienić, obrócić sprawę. Na przykład w kwestii właśnie tego, jak ja działałam w internecie, byłam młodsza. Wiedziałam, że pewne osoby na przykład mnie znają, lubią, oglądają i nagle później jak staje się starsza, staje się już coraz bardziej dorosła, tworzę, może, nie wiem, gdzieś tam różne etapy w moim życiu się pojawiają, nie wiem, ta sława, może to jest złe słowo sława, bardziej ta popularność, może rozpoznawalność idzie w dobrym kierunku, to nagle te osoby nie znają cię. One nie wiedzą, kim jesteś. W ogóle nagle usunięte wiadomości z Instagrama, to jest najlepszy schemat, ale to jest już takie błahe może podejście, ale uważam, że po prostu jeśli ktoś nie umie spojrzeć ci w oczy i ci powiedzieć, że na przykład kiedyś nawet nie wiem, cię oglądał, ja nie potrzebuję tego, żeby nie wiem, sobie podbudować ego, że nie wiem, oglądałeś mnie w dzieciństwie, ale po co zakłamywać rzeczywistość? Po co, nie wiem, udawać, że na przykład, nie wiem, nie znasz mnie albo nie wiesz, kim jestem, jeśli ja wiem, że ty wiedziałeś, że ja na przykład ja tworzę w internecie. Więc były takie i dalej są czasami takie momenty, etapy, sytuacje, że ja widzę po prostu pewne rzeczy. I na pewno sukces jest takim czasami, jakby to powiedzieć, takie ładne słowo, sukces potrafi zweryfikować. O, sukces zdecydowanie, nawet większy, mniejszy, każdy to też sobie postrzega na własnym życiu, ale sukces zdecydowanie potrafi zaboleć i to jest trochę przykre, że czasami nie potrafimy siebie po prostu wesprzeć tak rzetelnie, nawet popatrzeć i powiedzieć, że to nie jest podyktowane, nie wiem, jakimiś kontaktami, jakimś dojściem do, które ktoś, nie wiem, ci załatwił, tylko może po prostu pracą, którą ciężką poświęciłeś, pracą. Tak, którą poświęciła ona na przykład na zrobienie tego wszystkiego i nie widzi się też czasami kulis tego wszystkiego. I łatwo jest oceniać, łatwo jest mówić, łatwo jest wyśmiewać. No tak, ale a to ty musiałaś najpierw pójść do szkoły, wstać wcześniej rano, później przyjść z tej szkoły, odrobić lekcję, ale jeszcze nagrać odcinek, później go zmontować, wrzucić i zastanowić się, co jeszcze zrobić i cały czas jakby ciągnąć to życie od najmłodszych lat na dwa etaty, nawet trzy, bo jeszcze przecież kiedyś trzeba być dzieckiem. Nie? No właśnie, ja pamiętam nawet takie etapy, które na pewno też wpłynęły na moją jakąś tam świadomość, właśnie też dorosłość i takie zaangażowanie, pracę, taką stabilność. Ja uważam, że właśnie wpłynęły takie sytuacje, jak na przykład ja musiałam, będąc w szkole, dostałam telefon i wciąż mamy do czynienia, gdzie jestem młodą osobą i mam na przykład telefon, że ja muszę ten materiał klientowi wysłać na już, albo na przykład to zdjęcie muszę szybko w pliki wysłać tam i zaraz on musi na spotkanie mieć to i to.
Ja na przykład musiałam jechać do domu w przeciągu 15 minut, żeby załadować te pliki na komputer, na laptop i przesłać to wszystko. I na przykład albo dogadywać jakieś tam rzeczy w toalecie szkolnej. Takich rzeczy czasami się... Spotkanie biznesowe w toalecie szkolnej, by Amelia Zalewska. Tak, takie rzeczy naprawdę miały miejsce, albo omawianie... Dużo też jakby właśnie takich wyrzeczeń, stresu, ale to jest coś, co tworzy po prostu moje życie i ja zdecydowanie nie zamieniłabym tego i nie mam ani krzty jakiegoś takiego żalu, że to moje dzieciństwo tak wyglądało, bo ja zdecydowanie uważam, że to ogromnie dużo mnie nauczyło i uczy dalej. Wystarczy mi jedna rozmowa, by ocenić, czy coś z tego będzie. W takich relacjach damsko-męskich również wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Od pierwszej rozmowy już dobrze, żeby być tutaj konkretnym. Ja o miłości, o związkach nie jestem zbyt doświadczona, więc to nie jest może pytanie, z którym mogłabym się jakoś tam utożsamić i na swojej osobie tutaj ci powiedzieć, jak to z mojej strony wygląda, ale zdecydowanie uważam, że oczy, uśmiech są dla mnie takim kluczowym elementem, który podczas rozmowy jest dla mnie taki bardzo ważny i często właśnie po oczach potrafię też wyczytać. Może to jest zgubne, ale uważam, że moja intuicja bardzo często dobrze podpowiada co do relacji, co do ludzi i zdaję sobie coraz bardziej sprawę, że czasami może nie ufałam swojej intuicji, a ona naprawdę nie zawodzi. Jesteś na pewno cudowną wizytówką swoich rodziców. Bo po prostu... Mam nadzieję. Tak, ja mogę być z siebie dumni na pewno. Takie piękne wartości przekazujesz dalej ludziom, ale wzięłaś się od swoich rodziców. A jakie chciałabyś wartości przekazać swoim dzieciom w przyszłości? Ja przede wszystkim jak... miałabym powiedzieć taką jedną rzecz, to chciałabym na pewno... Wiadomo, że do etapu mojego macierzyństwa, czy nawet do posiadania dzieci, to jest jeszcze daleka droga, bo ja... To jest trochę takie połączenie dzieci... mają dzieci, więc wiadomo, ale tak już wychodząc totalnie w przyszłość, ja uważam, że zaszczepienie w dziecku właśnie takiej na pewno pewności siebie, takich wartości, to są rzeczy, uważam, bardzo takie fundamentalne. No i ta pewność siebie, bo na różnych etapach ona może być zachwiana właśnie ze strony właśnie świata zewnętrznego, ale jeśli otrzymasz pewne rzeczy w domu i masz te wartości, to aż tak to na ciebie nie oddziaływuje. Te bodźce mogą być, ale ty dalej masz tą taką swoją bańkę, swój świat i uważam, że rodzice to jest naprawdę bardzo odpowiedzialna rola, bardzo, i wartości, i to, co oni przekazują, ma niesamowity wpływ. Czasami może nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak jestem coraz starsza, to zdaję sobie też taką sprawę z tego, jak właśnie to wszystko z dzieciństwa, te wszystkie wartości, schematy, mają wpływ po prostu. Ale trzeba być osobą, która jest w stanie je docenić, jest w stanie je też zaaplikować do swojego życia, bo wiadomo, że często będąc młodym człowiekiem, to otoczenie ma duży wpływ na ciebie. Tak. I wtedy rodzice zazwyczaj są że co oni wymyślają, jakieś zakazy, nakazy, trzymanie w ryzach, a jednak człowiek pragnie wolności. I tą wolność często ma właśnie wśród swoich rówieśników, którzy robią różne rzeczy. W moim otoczeniu były osoby, które na siłę chciały pokazać, jak są dorosłe. Alkohol, papierosy, używki. Ja uważam, że to jest słabe. Moi rodzice pokazywali mi lepsze drogi, fajniejsze w życiu niż picie i palenie. No to ja już wiem, że twoi rodzice mieli duży wpływ na ciebie, ale jak ty się w tym wszystkim utrzymałaś? Bo to nie jest takie proste. Jak wyjątkowa była Amelka? Co miała w sobie takiego, że właśnie miała tą swoją bańkę, ten swój świat i potrafiła w tym wytrwać? Ja uważam, że tutaj dużą też rolę właśnie odegrała obecność tych pasji i obecność właśnie takiego zainteresowania w danych dziedzinach i chęci rozwoju tego. I jeśli mamy tą pasję, ja pasję postrzegam jako coś, co tworzy moje życie i sprawia, że ja po prostu mam chęć robienia tego, tworzenia coraz bardziej, poszerzania wiedzy w tej dziedzinie i uważam, że właśnie jak posiadałam tą pasję, właśnie też to nagrywanie, a później na przykład teraz właśnie ta miłość ogromna do kuchni, do tworzenia wypieków i w ogóle różnych dań, to daje mi ogromne poczucie takiego spełnienia, poczucie, że ja robię coś w tym życiu i to do czegoś prowadzi, to ma jakiś cel i to jest dla mnie ogromna wartość.
No i wydaje mi się, że też na pewno właśnie obecność mojej starszej siostry miała na mnie duży wpływ, bo to, co ona już przeżyła, że tak powiem, na sobie często, oddziaływało analogicznie na mnie, nawet mimowolnie. Po prostu pewne rzeczy, które ona doświadczała już wcześniej, miały wpływ po prostu na młodszą Melę. Podoba mi się to, do czego doszłyśmy. To YouTube, czyli dosyć specyficzne środowisko, uchroniło cię przed tym jeszcze bardziej specyficznym środowiskiem, jakim czasami mogą być właśnie twoje rówieśnicy, czyli te osoby, które w życiu tej pasji nie miały i na przykład właśnie szukały tej dorosłości w używkach, no w rzeczach nielegalnych na tamten moment. Tak jak powiedziałaś, chodzi o to, że ogólnie doceniasz zaangażowanie obustronne. Czy to jest relacja z przyjaciółką, czy to jest też relacja partnerska z rodzicami. Jak do tego dojść? Jak stworzyć taki dobry przepływ energii i zrozumienia dziecko-rodzic? I właśnie, to są dwie strony, zawsze są medalu. Tak samo jest w kwestii właśnie relacji z rodzicami. Jeśli ja widzę, że oni mi ufają, oni dali mi właśnie w kwestii na przykład tworzenia tych materiałów w internecie. Nigdy nie było z ich strony jakiegoś zbyt dużej takiej kontroli, chęci analizowania tego, co ja robię, bo oni wiedzieli, że ja robię na tyle, ile oni mi ufają i nie wychodzi to ponad jakieś tam ramy, które są, mogą być źle odebrane przez też internet. I ja tak samo ufam im, bo oni przekazali mi te wartości i no i właśnie, jest ta relacja partnerska, więc jest to na pewno ciekawe pytanie, jak na swój sposób to też trudne, jak zbudować właśnie taką relację na przykład z rodzicami, bo uważam, że pewne kwestie, które są już mocno zakorzenione w dorosłych osobach, są często trudne Czasami niektóre kwestie zakorzenione po prostu w dorosłych osobach jest ciężko zmienić. No tak. Więc to jest, tak jak mówię, z obu stron relacja wygląda i czasami dlatego pojawiają się różne nieścisłości, problemy, bo te światy się po prostu ze sobą gryzą. A po kim jesteś taka mądra i rozsądna? Po mamie, po tacie? Nie męczy cię to czasem? Bo ja trochę to znam. I to jest taki po prostu, nie wiem, no samokontrola na takim poziomie, że czasami po prostu masz tego wszystkiego dość i mówisz sobie, nie zrobię tego, bo ja sobie zawsze mówiłam, to do mnie nie pasuje. No gdzie ja pójdę palić te papierosy za szkołę? No w życiu, no jakby to do mnie nie pasuje. Mimo, że nie wiem skąd, gdzieś miałam taki wewnętrzny radar, że no Blanka, nie tędy droga. Po kim ty taka jesteś? Mam wrażenie, że właśnie to jest mieszanka. Ja na przykład bardziej, jakbym powiedziała, z charakteru, jestem bardziej podobna do mojej mamy i z wyglądu, i z charakteru, ale uważam, że więcej mam takich podobnych. I moja na przykład siostra często to mówi, Julka, że jak niektóre widzi na przykład moje zachowania, albo moje teksty, albo moje jakieś sposoby, często, nie wiem, mimiki, albo ciała, zachowanie się w jakiejś danej sytuacji są bardzo analogiczne, podobne do mojej mamy. I ja to robię nieumyślnie. Ja nie chcę być na przykład jak po prostu ja sobie mówię, będę jak moja mama i będę tak samo się zachowywała, tylko po prostu jest to tak bardzo połączone. Mam wrażenie, że czasami jesteśmy z moją mamą trochę jak takie bratnie dusze. To jest ciekawe. Ale widzę bardzo dużo podobieństw i bardzo dużo podobieństwa właśnie do mojej mamy, ale uważam, że dużo też cech, takiego charakteru, dużo też wartości na pewno przekazał mój tata. I właśnie ta obecność i relacja córka-ojciec jest bardzo ważna. Bardzo ważna i ja wiem, jak ona dużą rolę też odegrała na moim dorastaniu, na tym, jak ja teraz funkcjonuję, bo jego obecność, jego podejście do mojej też osoby, do nas jako córek, jest naprawdę podejściem, które ja bym chciała po prostu, żeby ojciec mojego dziecka po prostu też takie przekazał, bo to jest coś pięknego, móc powiedzieć, że mam takiego kochającego tatę, który jest taką osobą, która jakby dowiedziała się, Jezu, teraz mi się aż chce płakać, że jakby dowiedziała się o 5 rano, że ja potrzebuję pomocy,
on by był pierwszy, który przyjechał. I właśnie cię tutaj przywiózł na tą rozmowę, z czego się bardzo cieszę. I ja też wspominałam, jak mój tata również mnie przywoził na wszystkie castingi do agencji modelek. O, co to były za czasy. Ale łzy są dobre na pewno. Dobrze, że to w takiej właśnie kwestii pokazuje wyszło. To w tym pytaniu, jak zadałaś, ta wrażliwość. Właśnie to są takie czasami czułe punkty, które są ze mną i zupełnie nie wiem. Po prostu łzy to jest bardzo duży element mojego życia, naprawdę. Tata jest chyba twoim wzorem mężczyzny, na to wychodzi. Tak, wydaje mi się, że wiadomo, że nie można też nigdy idealizować ludzi i wiadomo, fajnie też mieć taką samoświadomość, co, jakie cechy charakteru uważam, że są naprawdę budzące właśnie taki zachwyt, podziw i chęć budowy relacji. No i na pewno mój tata jest takim mężczyzną, który był takim pierwszym mężczyzną w moim życiu i takim, który odgrywa naprawdę dużą rolę. Cudownie, cudownie się tego słucha. A babcia jaką rolę w twoim życiu odegrała? Ponieważ również z przyjemnością obejrzałam pizzę, tylko nie, znaczy ja wiem, że to pewnie będą teraz wzruszające tematy, ale Pizza Challenge na 300 tysięcy z babcią to jest film, no, który naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie. Łyk wody. Temat babci... Już uspokuję, żeby nie było, że ja tutaj przyszłam do podcast płakać i wylewać łzy. Zaraz zapełnię tutaj tą szklankę jeszcze, bo... wody. Babcia, na pewno, jak sobie wizualizuję babcię, to kuchnia. Dużą rolę na pewno odegrało ta moja miłość, moje takie zaangażowanie w kwestii właśnie kuchni, tworzenia właśnie bycia, testowania różnych przepisów. Bo babcia była właśnie obecna w tej kuchni, mimo tego, że moi rodzice jak najbardziej też w tej kuchni byli i jakby gdzieś tam ona właśnie była obecna i ta moja pasja też dzięki temu prawdopodobnie dalej jest ze mną, bo to było obecne. To gotowanie, pieczenie zawsze było w moim domu, ale babcia bardzo mi się kojarzy właśnie z tymi takimi przepisami, z wypiekami, które są nie do podrobienia. To są po prostu te babcine wypieki. No ale niestety, jakieś kilka miesięcy temu moja babcia odeszła. Był to bardzo taki etap trudny, ale uważam, że się bardzo tak wtedy zamknęłam w sobie, ja nawet za bardzo tego etapu nie chciałabym nawet do niego wracać, bo to już się ciągnęło dłuższy czas. I po prostu babcia zawsze będzie mi się też kojarzyła z tymi takimi chwilami właśnie w wakacje, jak ona była bardzo obecna po prostu w życiu naszym. A którą jej cechę widzisz w sobie? Wydaje mi się, że takie, żeby to też źle nie zabrzmiało, ale uważam, że to było na swój sposób czasami pozytywne, że babcia była taką zosią samosią w kuchni, że ona jak miała swój cel, ja dosłownie czasami mam wrażenie, że mam podobnie, że jak ma jakiś, ona miała na przykład czasami swój cel, swoją jakąś chęć zrobienia czegoś, miała jakąś wizualizację i nic nie mogło jej przeszkodzić. Ona sobie zaplanowała, że w ten dzień upieczę to i tak było. Albo, no to było na pewno na różnych etapach życia, ale właśnie ja uważam, że tak ta cecha jest u mnie też widoczna. Właśnie po mojej świętej pamięci babci. To babcia w takim razie pysznie gotowała. Bardzo pięknie wychowała wnuczkę. A skoro mówimy o gotowaniu, to dla kogo chciałabyś ugotować taką, wiesz, super kolację? Kogo byś chciała posadzić przed sobą, porozmawiać z kimś, z kimkolwiek, wiesz, z zaświatów? Ja tak czasami analizuję, że może jakbym miała taką presję, że na przykład jakbym miała gotować dla kogoś znanego, jakiegoś, nie wiem, powiedzmy kucharza najlepszego, to wtedy nie potrafiłabym tego zrobić, bo na mnie presja czasu, presja... Ogólnie źle działa. Jestem taką osobą, która wiem, że presja czasami ludziom daje trochę takiej energii, motywacji i takiego zaangażowania, że presja, na przykład presja czasu, to muszę szybko zrobić, a ja zdecydowanie nie należę do tych osób. Ja jestem taka, że jak usłyszę, że masz 5 minut, to co najchętniej bym się położyła i stwierdziła, to ja to już nie będę kończyła tego. Opuszczam. Więc nie wiem, czy to jest jakieś moje ogromne marzenie, ugotować dla kogoś takiego wybitnego, ale właśnie w momencie, kiedy już z moją babcią był coraz gorszy kontakt i za bardzo nie była w stanie rozmawiać, ja pamiętam, że w
właśnie w tym roku pierwszy raz właśnie zrobiłam swój własny przepis na pączki. A że pączki to był taki właśnie ikoniczny wypiek mojej babci, pamiętam, że właśnie zaniosłam jej do spróbowania i później też coraz bardziej dopracowywałam ten przepis i na pewno chciałabym. I trochę jest mi szkoda, że babcia po prostu dalej... Teraz ja będę płakać. Okej, będą pączki dla babci. Tak. A będzie MasterChef, własna restauracja. Nie, Amelia, po prostu co się z nami dzieje. Okej, telewizja. Tak. Plany, konkretne rzeczy, nie? Własna restauracja, czy MasterChef? Czy pączki? MasterChef... jakoś to chyba nie jest plan, który jakoś sobie założyłam. To nie jest też taki cel mój, jakiś taki top of the top na górze moich planów. Wydaje mi się, że bardziej coś swojego. To jest na pewno byłoby takie zwieńczenie trochę tego, co robię. Mam świadomość tego i wydaje mi się, że właśnie świadomość ogólnie jest bardzo taka ważna w życiu, że, z czym to się wszystko je, że tak powiem, kolokwialnie. I mam świadomość tego, że własna restauracja, posiadanie własnych biznesów, to nie jest też prosta sprawa, więc właśnie taka świadomość też tego i nie rzucanie siebie właśnie na głęboką wodę dużo też pomaga. Ale uważam, że właśnie takie zwieńczenie tego, co się robi, właśnie pasji, dążenie do czegoś jest bardzo potrzebne i taka chęć żeby zaowocowało to czymś, jest naprawdę taką myślą bardzo, bardzo pozytywną, więc zobaczymy, co czas przyniesie, zobaczymy, jak też będę to rozwijała, czy dalej będzie to tak podobało taki entuzjazm i taki uśmiech na mojej twarzy jak teraz. I mam nadzieję, że po prostu będzie coś, co będzie zwieńczeniem tego, to byłoby na pewno takie spełnienie marzeń. Najbardziej boję się ciemności. Szum, wiatr, drzewa, liście, pająki. Tak. Nadal to są twoje lęki? Ja miałam taki etap, to jest już taka sytuacja bardziej prywatna, ale nie chcę o tym wspominać, ale właśnie ja dłuższy czas zmagałam się właśnie ze strachem przed spaniem w ciemnym pomieszczeniu. I żeby tutaj nikt sobie nie dopisał jakichś czarnych scenariuszy, że nie wiem, ktoś mnie zamykał w czarnym pokoju, zdecydowanie tak nie było, ale po prostu jest to związane z jedną taką sytuacją i gdzieś tam mocno to po prostu odegrało na moim życiu takim dziecięcym, że ja bałam się ciemności i teraz już zdecydowanie nie mam takiego podejścia, że muszę mieć zapaloną lampkę, bo normalnie śpię mogę mieć otwarte okno, ciemność w pokoju, ale zdecydowanie ta ciemność, chodzenie na przykład, nie wyobrażam sobie chodzić w ciemności, na przykład po lesie, albo nie wiem, gdzieś po mieście ogólnie, nie jest to dla mnie komfortowe. Mhm. W 2017 roku powiedziałaś, że lubisz Warszawę i że no, gdyby nie Lublin, gdyby nie tamten moment w twoim życiu, no to mogłabyś tutaj mieszkać. Czy podtrzymujesz to? Bo wiem, że Julia też miała przygodę z Warszawą i szybko ta przygoda się skończyła. Ja ostatnio, właśnie teraz jak były wakacje, to miałam więcej możliwości czasu, żeby przyjeżdżać częściej. Miałam też akurat jakieś tam rzeczy, które miałam, na przykład właśnie nagrywanie jakieś tam kampanii, czy tutaj właśnie jakieś zobowiązania takie właśnie też związane z tym, co robię. I częściej mogłam być w tej Warszawie i na przykład miałam ostatnio takie kursowanie pociągami i później jeszcze mi teraz zbrzydło podróżowanie pociągami, bo opóźnienia, nie opóźnienia i po prostu bardzo często w nich bywałam. I zdałam sobie sprawę, że Warszawa, owszem, ma swój przepiękny klimat. Ja na przykład mam przyjaciółkę tutaj, z którą się spotykam i zawsze po tym spotkaniu, jak wracam do Lublina, do domu, mam w sobie same takie dobre emocje. Ja czuję się, że mam wokół siebie osobę, z którą się dogaduję, mamy też wspólne cechy, mamy wspólne po prostu aktywności, które robimy i zawsze te spotkania są takie bardzo bardzo angażujące i lubię właśnie wracać do tej Warszawy właśnie na przykład na takie dni, kiedy wiem, że wrócę z uśmiechem na twarzy do Lublina, ale z drugiej strony mam wrażenie, że tutaj też panuje większy chaos, więcej się dzieje i nie wiem, czy na dłuższy czas byłabym w stanie sobie poradzić z tak dużym miastem, bo jednak jestem bardziej przyzwyczajona do takiego spokoju, trochę tej takiej oazy i zawsze, i mam trochę taki właśnie schemat, że jest Warszawa, jest centrum, jest dużo ludzi, tu się więcej dzieje,
wracam do domu i mogę być w swoim świecie trochę. Mhm. Więc uwielbiam Warszawę, ma bardzo dużo świetnych miejsc, ale nie wiem, czy na dłużej. Kiedyś jeszcze mówiłaś, że mogłoby być to Los Angeles, Malediwy. A ogólnie taka wizja życia z jednego z Q&A brzmi: mieszkam w ciepłych krajach, dom z basenem, ogród, bliźniaki, obiad na dworze, mąż, dzieci, koty, psy i praca z pasji. Kiedy spełni się ta wizja życia? Ja w ogóle nie wiem skąd, znaczy możliwe, że ja właśnie na jakimś filmie opowiadałam takie rzeczy. To jest taka trochę wyśniona cała troszkę, ale bardzo miło się też to słucha, że takie rzeczy mówiłam. Na pewno taka chęć spokojnego życia i takiej stabilności, właśnie stabilizacji, posiadania właśnie pasji, tworzenia takiej dobrej rzeczywistości jest na pewno takim moim marzeniem, żeby w przyszłości po prostu móc powiedzieć, że jestem spokojna o to, co przyniesie jutro. Chociaż w sumie to jest takie pytanie retoryczne, czy możemy być w ogóle spokojni o nasze życie tak naprawdę, ale... No, powiedziałaś, niektóre rzeczy zaczyna się doceniać, jak one przeminą. Tak, to akurat prawda. Mhm. To jest akurat prawda i też właśnie w relacjach na przykład ludzi, na przykład kwestii właśnie odejścia jakiejś osoby z życia, właśnie często się zaczyna takie dobre rzeczy wspominać i czasami może uciekamy myślami i myślimy sobie, że może nie byliśmy wystarczająco obecni na przykład w tym życiu tej danej osoby, albo mogliśmy zrobić więcej. I z jednej strony może jest to czasami takie trochę szkodliwe, bo uważam, że zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Zawsze możemy powiedzieć, że możemy więcej, możemy bardziej, ale czy na tym polega życie? Tak samo w kwestii akceptacji siebie, czy w kwestii bycia wobec siebie dobrym i kochania siebie. Możemy być po prostu wystarczający i po prostu... Tylko i aż, tak. Nie? Powiedziałaś kiedyś i na koniec, tak już przejdziemy na TikToka, bo powiedziałaś, że jak tam wchodzisz, to czujesz się, że ty żyjesz na innej planecie. Na jakiej planecie żyjesz, Amelio? Na planecie. Właśnie na TikToku teraz trochę mi się zmieniło i bardziej sobie ugruntowałam to, co mnie interesuje. Mam wrażenie, że wcześniej na TikToku była taka burza tego wszystkiego, a teraz bardziej idę w to, co mnie rzeczywiście interesuje i treści, które przeglądam, są rzeczywiście bardziej spójne ze mną. Ale na jakiej ja planecie żyję? Zdecydowanie mam wrażenie, że dużo w moim życiu odgrywają przede wszystkim właśnie wartości, relacje, na pewno ludzie i właśnie taka pasja, chęć odkrywania. Właśnie też mam wrażenie właśnie podróżowania. Mhm. Podróżowania, zgłębiania swojej wiedzy, takiego czystego doświadczania życia. I mam wrażenie, że jest to we mnie i troszeczkę to się bardziej tak zaczyna rozwijać, im jestem starsza i mam wrażenie, że dopiero teraz potrafię coraz bardziej poznać siebie i zajrzeć tak w głąb, zobaczyć, co rzeczywiście jest dla mnie ważne w życiu. I właśnie mam wrażenie, że od jakiegoś czasu to jest właśnie takie czyste poznawanie świata. I coraz bardziej uczenie się po prostu na doświadczeniu. Nie, nawet, no, albo nawet na książkach, bo uwielbiam czytać książki na przykład związane z moją pasją. Mm-hmm. Książki też. Jestem bardzo wdzięczna za takich twórców internetowych. Bardzo, naprawdę. Bardzo mi miło słyszeć. Bardzo miło było mi z tobą porozmawiać. Mi również i cieszę się, że właśnie tutaj dotarłam, bo naprawdę... Dziękuję. Było fajnie? Tak. No i to chciałam usłyszeć. Były łzy. Była radość. Tak. Wszystko przeszłyśmy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również i tak. Do zobaczenia.